4 września osoby bezrobotne oraz niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w Jarosławiu uczestniczyły w kilkugodzinnych warsztatach o profilu dziennikarskim. Okazuje się, że większość uczestników jest zainteresowana dziennikarstwem. Niektórzy z nich, m.in. Paweł Wilk, mają za sobą kontakty z prasą na Dolnym Śląsku. Tu lubię komunikację z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać. Chciałbym w sumie zająć się takim zawodem, tak? Może stricte na początku amatorsko. A co przyszłość pokaże? Zawsze chciałem pracować w radiu, tak? Jako głos po prostu. Nie pokazywać swojej aparycji, ale tylko po prostu mówić, tak? Plany były założenia radia internetowego z muzyką niekomercyjną, tak? Czyli takiej po prostu, której nie puszczają w standardowych radiach, tak? Z racji tekstu, treści. Przez te kilka godzin, co tu się przesiadłem, dowiedziałem się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Utrwaliłem to, co mniej więcej wiedziałem. Jest naprawdę bardzo ciekawa inwestycja, jest takie warsztaty. Nawet jeśli ktoś nie interesuje się stricte takim tematem i nie planuje nic z dziennikarstwem, to na pewno pomoże mu to w jakiejkolwiek komunikacji, bo każdy interpretuje to, co tutaj zobaczył na slajdach, po swojemu, nie? Jest schemat ogólny, ale też interpretacja indywidualna. Więc naprawdę serdecznie polecam, żeby przyjść na takie warsztaty. A może ktoś akurat skusi się i zachęci się taką pracą.